Dreamcraft. Na poprzednim odcinku, moi drodzy widzowie, zenchantowałem Sekiro, jak widzicie, bardzo szybko kopię, ale to nie o to chodzi w tym odcinku, bo w dzisiejszym odcinku zrobiłem już sobie, przygotowałem większość rzeczy, mianowicie mamy takie oto lepsze skrzynie, dużo lepsze skrzynie, dodałem kolejnego moda i cyk, cyk. Teraz, Promil, po co ci te skrzynie? No już wam pokazuję, bo dziś robimy automatyczną farmę drzew. Jakich drzew, Promil? Co ty gadasz? No już wam pokazuję, patrzcie. No i to sobie będzie rosnąć, jak widzicie. Syru. I teraz to drzewko nam się zetnie. Właśnie teraz powinno się ściąć, ale się nie ścięło. Co może być problemem? To lewituje, no dobra. Ten kill jest sobie za szybki. A to by musiało być chyba tak. Ale co? Chwila. No i tak, i tak. Trzeba, że... Gdzie moja siekierka? Dobra. To już wszystko rozumiem. I wcale się nie cieszę z tego, że to rozumiem. No dobra. No to chwila. To robimy z powrotem. To robimy tak. Tam robimy tak i tak. Teraz to by oznaczało, że musi tam cały czas jakaś siekiera. Co oznacza, że musimy porobić diamentowe siekierki. Co oznacza, że musimy zużyć nasze surowce. Albo możemy użyć siekierki, które już mamy. Tylko pytanie, czy my mamy jakieś... Mamy taką diamentową jedną siekierę. No i wiadomo, to parę trzeba. To tam jest 2-3, raz, 2-3, raz, 2-3, raz, 2-3. Siup. Siup. I teraz chodźmy to tam dać, powkładać. No i będzie się tu ładnie nam ścinało. Zrobimy sobie taką ogromną farmę drzew. No bo jak też wiecie, ja wciąż coś buduję. Wciąż mi brakuje tego drewna. I ja mam po prostu takie... No i teraz widzicie, no świerku mi brakuje. No i to jest tak cały czas, jest takie monotonne i męczące, że ja nie wiem, nie? Plus jeszcze mam katar. No, teraz na przykład brakuje mi świerku, więc no. Posadzimy sobie nam zwykłe sadzonki też. I chyba zaczniemy od tych zwykłych, by nam wszystko rosło. Dżunglowa, akacjowa, azalia, ciemnego dębu. Wezmę 4 w razie, bo tak jak jest w Minecraft. I chyba wszystkie, nie no, wszystkich Minecraftowych tu nie mamy, bo nie mamy tych najnowszych. Ale z tych podstawowych chyba wszystkie, no. Tak, nie mamy tylko wiśniowych i namorzynowych. A, jeszcze nether. To z netheru też. Pyk, dobra. Więc chodźmy posadzić sobie brzuskę i siup. Okej, okay. No i ładnie to sobie tu leci. Bardzo mi się to podoba. Mamy już tutaj tyle, no ale wiadomo, to będzie coraz więcej tego, więc super, będziemy mieli Infinity Farmę. Ciekawi mnie, czy jak tu widać. Okej, zarąbiste. Ach. Pyk. Oczywiście, że mi zabrakło. No i właśnie musimy jeszcze polecieć po glinę, bo to się z gliny głównie robi, ale Promil już nie ma gliny za bardzo, więc no.
Jest noc, to pójdźmy spać pierw. Tam jest glina i tu. Trzeba ją jakoś wydobyć. No niestety w tej formie. Bo mamy jedwabny dotyk na łopacie. To jest plusem i minusem, ale no. Mamy, więc narzekać nie możemy. I siup, tu jeszcze. Bo to się robi z cegieł ogólnie, te takie te. To się nazywa bonsai. Dobra, domek. Dobra, no i teraz musimy to poustawiać i zniszczyć rączką, więc albo inną łopatą. Raczej inną łopatę wezmę do tego. Oj, zgasiłem sobie przypadkowo. Na szczęście. Może mi wydropi więcej. Będzie fajnie. Co, że ta łopata prędzej mi się zniszczy. Dobra, jednak to trwało do końca i mamy ponad stack, więc bardzo fajnie. Teraz to musimy sobie przepalić, bo tu tego nie przepalimy. Dobra, ale tu już tak, więc przepalamy cegły. No, ściany jeszcze mogę tu wyłożyć. Aj, miałem, ale nie mam świerkowego drewna. No dobra. Zrobimy sobie taką potężną farmę tych drzew. Tu wtedy będą kolejne skrzynie itp. No wiecie, no. Na razie tu dam zwykłe, bo nie mam już tak zupgrade'owanych tych skrzyń. Zawsze zabraknie jednej. To jest nie fart. To jednak chyba tu nie będziemy robić akwarium, wiecie? Nie wydaje mi się, byśmy jednak tu robili. Sru, okej. Jeszcze tu. Teraz cyk, cyk, dwa hopery. O, tam mogłem użyć. Cyk, cyk, dobra. No i czekamy na to. Już mamy tu coraz więcej tego drzewa. To co tam będzie rosło cały czas. No i super. Świetnie. W końcu nie będzie mi brakować, mam nadzieję, tego drewna, bo to jest masakra. Weźmy te holy planksy. Byśmy tam zrobili ten sufit. Dobra. No jeszcze brakło mi tego. Standardzik. Cyk, cyk. Możemy jakieś nowe rzeczy porobić. To jest krążek, nie wiem do czego służy. Kran. Wiem do czego służy, ale niepotrzebny mi. Półka na przedmioty. Muszę to zrobić, bo jestem bardzo ciekaw, jak ona by miała funkcjonować. Pokaż mi to. Nie gadaj. Co, i to co tu będzie? Ej, bardzo fajna półka, ale na razie chyba nie mam co tam sadzić za bardzo. Dobra, chodźmy tu, wykończmy tę ścianę. Podłogi jeszcze nie wykończymy, ale ścianę tak, sufit też możemy. Chyba. No i wiecie, to będzie taki odcinek bardziej, że krótki, mało się dzieje, ale bardzo potrzebny. Tego typu odcinek, jak na przykład Crafting Table. Ja tam dosłownie w tym odcinku nic nie zrobiłem, bardzo mało mówiłem itp., ale był potrzebny. Cyk, 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 cyk. Nie drewno, tylko ziemia. Ziemia na Marsie. Też te skrzynie pełne będę musiał pozamieniać już na tamte, no bo wiecie. Tak nie zupgrade'uję, nie? No nie. Co jeszcze chciałem wziąć, bo nie pamiętam. Chyba nic. No dobra. Ja tych drzewek tu jeszcze mam. No dobra. Teraz świerk.
Niech se rośnie. Pięknie. Tu będzie akacja. Tropikalne. I dąb. Nie dąb. Dęb, dąb, dąb. Jak szybko się zużywają. No, tu są dwie. Tak jakoś bardzo się nie zużywają, ale chyba nie będę robił żelaznych. Chyba wszystkie walniemy diamentowe. Wiecie, by było, nie? Porówno. Czy tu mam? Tu mam? Nie mam tu. Ten kamień. Fajnie, bo tu będziemy mieć same normalne drzewka, tu będą dwa neterowe i tu będą z modów już szły. Robiące taki sru tych drzew w tamte stronę. Wiem jak to brzmi, ale no. Dobra, tu teraz. Jak chciało ci się to deskami wypełniać, to teraz masz. Dobra. I super, spoko. Wszystkie są jesienne, no bo wiecie, już zima idzie. Weźmy teraz te cegły i róbmy te poty. Teraz do netheru będę jeszcze potrzebował tego nylium. Ale użyję sobie po prostu zwykłego netheraka, jeśli będzie się dało. Pyk, pyk, pyk. Azalia. I sobie rośnie pięknie. Nie. Oj. Potrzeba nylium. Więc komu w drogę temu pas do netheru? Czy ja mam gdzieś na kilofach jedwabny dotyk? Super by było. Nie, więc czas mieć. A to OP książki. I skapnąłem się przez mora 100 nogów, czy jakoś tak? To jest bardzo słaby ten, bo to jest tylko tak naprawdę na pajęczaki, rybiki itp. działa, a zmora umarłych, tak? Dalej, bo strzela ten... Pogromca nieumarłych jest dużo lepszy, więc... No bo działa na szkielety, zombiaki i srytu tytu, więc no, tu musimy się udać i to wydobyć. Tak nie wydobędę, no. A tak, no to już tak. Trochę tego potrzeba. Jest problem, bo nie znaleźliśmy jeszcze jednego biomu, którego też potrzebuję znaleźć. Więc czas szukać biomu niebieskiego. Spaczony las, albo jakiś tam to było. Nie, 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 nie. Zmora stanął tych stowonogu. No, wiecie o co chodzi. To chyba na hogliny też by działała. O. Dobra. Czemu? O. No. No cóż. Dobra. To są te grzybki i potrzebuję znaleźć ten biom. Spaczony albo wypaczony. Co to jest za biom? To nie jest ten, którego potrzebujemy niestety. No ale może podążając tym tropem, tym śladem, nie, tam miałem iść. Fuck, może znajdziemy to, chwila. Tak, w złą stronę poszedłem, nie chcę zginąć drugi raz.
Nie chcemy mieć 72 śmierci. Nie promil, nie. Siema ziomy. Ziomeczki ziomy. Oj oj. Oj oj. Ojejcia. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Ale head. Dobra, nie będę to miał gdzieś indziej. Mi się nie chce latać po tym neterze i ginąć. Kwiat? Nie no, ja jestem jakiś głupi. Czemu ja to do kwiatów zadziłem? Dobrze, cyk, cyk. Świetnie. Rośnie, 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 ale nie mamy siekiery. Ech. O, ja w sumie źle, że zużywam diamenty, bo ja chciałem coś fajnego zrobić. Teraz mi się to przypomniało. Zaraz spróbujemy to zrobić, tę jedną rzecz. No tak, geniusz. Hopery. Nie mam może hoperów już? No nie za bardzo. Pyk, 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 pyk. Dobra. To to już możemy odłożyć to. Naprawdę. Jeszcze dwa mam. Idealnie. No dobra. Teraz ziemia, 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 ziemia. I trzeba tam powsadzać sadzonki. Zaraz. Dobra, jednak teraz. No może pierw tam powsadzam te najbardziej mi przydatne. Brakuje to mi, brakuje tych drzew, na przykład. Kwitnące, czy sakura, czy holi. Więc holi jest kwitnąca. Chociaż chyba ciepłą posadzimy. Kwitnąca, holi. Aspen też się przydaje. Sakura, gdzie jest sakura? To jest wiśnia. Skiris. Tu. Dobra. Dojdziemy. Musimy pamiętać, że tu będą kwitnące namorzyny i tu dopiero mod. Ja to mam pecha. Kwitnące namorzyny, tu dopiero mod. Siup. Dobra. No i holi. Super, świetnie. Kwitnąca już niech sobie rośnie. Jak się zużywają te?
Okej. No to lecimy z żelaznymi. Skoro tamte się tak mocno trzymają. Chociaż to martwuję, bo pewnie w skrzyniach gdzieś bym miał, chociaż nie widzę. No, jedna jest. Więc dobra, trochę zmarnowany diament. Dobra, no mamy widzące. Sakura będzie tu. To też nie może tu być. No to wiśnia. Okej. Na czym holi rosło? A ja przecież do góry normalnie sadzę. Normalnie do... Na trawie sadziłem do góry holi, tej mi rosły te holi, saplingi. Więc nie trzeba je. Się tu w ogóle nie da wsadzić. Szkoda, bardzo szkoda. Też nie? Też nie? Okej, czyli nie wszystkie sadzonki z moda da się posadzić, się okazuje. Co jest bardzo przykre i bolesne. No to co jeszcze mogę posadzić? No... Ej, Ether! Przecież Twilight! Halo, Promil! Oka połowego. Ale chwila, jak to rośnie? To już nie wypada, to bym musiał to tak i to tu i wtedy cyk i cyk. To nie chcę tu rośnie, a to bym musiał tu i tu wiśnia. Te rzeczy siup. Do wiśni. No i tu można eter posadzić. Albo Twilight. O ile można oczywiście taką posadzić. No nie można. Czyli Ether odpada, nie jest kompatybilny z tym modem. Czy Twilight? Na Morzynu? Ale to nie jest ten namorzyn, ten mój, ale okej, spróbujemy posadzić. No, Twilight też nie jest kompatybilny. Ach. To co tu jeszcze mogę posadzić, no? Blue Spruce Sapling. To powinno wejść na luzie. Jezu, co za pech. Dobra, no to... Co, no... Daj mi jodłę, daj mi... Daj mi... To mi daj, bardzo fajne, to mi daj. No i spróbujemy, co wejdzie, to wejdzie. Jodła. Dobra. No... No i to nie wejdzie. Ale mamy tęczową, więc bardzo fajnie. Nie wiem, to możemy spróbować posadzić to. No to na pewno wejdzie kwitnącego dębu, ale spróbujmy. To nie. No i kwitnący dąb, mówiłem, że wejdzie. Dobra, zrobimy resztę hopperów i koniec odcinka. Cegły się przydadzą bardzo. A, daj mi to. Co to za kluczyk? Po co mi jest ten klucz? Jest dobre pytanie, na które odpowiedzi nie znam. Cyk, bo tu nie mam. Nie mam. Pyk. 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 Cztery hopery. No i można działać.
Dobra, ładnie, pięknie. I teraz wszystko ładnie sobie tu rośnie, się ścina. No i tyle. A czyli holi nie posuwa. O Boże, czyli holi nie... O. Super, że to co najbardziej potrzebuje, to nie może... Super gra. No cóż, no. Dobra. Chwila, każdy tam ma siekierkę, czy nie? Każdy się ścina, dobra. Pyk. Pyk, pyk. A, jeszcze zobaczę jedną rzecz. Trzy bloki. No to mi nie starczy, ale żelazo powinno starczyć. Siedem też nie starczy. Kurcze pieczone. A ja muszę to sprawdzić. Dobra, sprawdzimy to na tym, na tej zasadzie. Pyk. Pyk. To co, on zgubiał jakiś nienormalny jest? Pyk. Sadzonki lapisu. Tak, 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 skupiałem, tak, tak. I... No, sympatycznie, tylko szkoda, że nie da się tego prawym zbierać albo niczym innym. Ale no, no co no, jest lapis? Jest, więc... Diamenty musimy tak zrobić, musimy, czemu ja te siekierki? Czy da się odwrócić proces tych siekierek? Albo czego innego, diamentowego? Tej łopaty, tego miecza. To bardzo małe, ja wiem, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Z tego bym chciał chyba zdjąć, no bo te enchanty nie działają. Pożyczę, pożyczę. Nie wiem, o co chodzi z tym. Nie mam pojęcia, nie? To jest... nie wiem. Mamy za mało diaksów. No cóż, więc kiedyś będziemy mogli sobie sadzić diamenty. Pyk. Dobra. Więc jak widzicie, mamy tą super świetną farmę. Tak. Mamy. Mamy, mamy. O! Zapomniałem, że ścinałem przez te góry. Czemu te sadzonki wziąłem za sobą? Dobra, odkładamy, odkładamy, odkładamy. Siup, siup. Hopper. Hopper. I lecimy dokończyć sufit. I dzięki wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Coraz więcej modów, coraz więcej lagów, coraz więcej roboty. To na tyle. Dzięki. Cześć.